Przystąpili wtedy faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy, mówiąc: dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych, nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą? On zaś odpowiadając, rzekł im: a dlaczego to wy postępujecie, przestępujecie przykazania Boże dla nauki waszej? Wszak Bóg powiedział: czcij ojca i matkę, oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie: ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, co zaś ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją. Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi, i przywoławszy do siebie lud, rzekł im: słuchajcie i zrozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego: wierzy, że faryzeusze, usłyszawszy te słowa, zgorszyli się? A on odpowiadając, rzekł: wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich. Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. A odpowiadając, Piotr rzekł mu: wyłóż nam to podobieństwo. A on rzekł: to i wy jeszcze nie rozumiecie? Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala? Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka, ale jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka. Jak wiecie zapewne z lektury Bożego Słowa, faryzeusze, uczeni w piśmie, bardzo często zarzucali Jezusowi łamanie jakichś tam praw rytualnych, nieprzestrzeganie obrzędów. Oni widzieli wiele Bożego działania. To, co widzieli na własne oczy, to widzieli cuda, które czynił Jezus. Widzieli ślepych, którzy widzą, chromych, którzy chodzą, opętanych, którzy nagle byli przy zdrowych zmysłach, całkiem normalni, nie biegali między grobami, nie robili wszystkich tych innych rzeczy, które pod wpływem demonicznym musieli robić. Widzieli tych ludzi uzdrowionych, uwolnionych od sił demonicznych. I mało tego, to wszystko, co widzieli, podważało ich pojęcie Boga. Ich pojęcie Boga bardziej dotyczyło obrzędowości niż Boga, który ma moc, Boga, który działa w swojej mocy. Mało tego, uważali się za tych, którzy najwięcej wiedzą o tym, co jest z Boga, a co z Boga nie jest. To byli eksperci. To jest Boga, to nie jest Boga. Ale wiecie, miarą było to, co oni uważali. Nie miarą był zakon, ale to, co im się wydawało i to, jak oni rozumieli pewne rzeczy. Kiedy nie mogli znaleźć żadnej nieprawości w życiu Jezusa, no to sięgali po różne takie sprytne sztuczki, zadawali pytania, które wydawały im się: jak to pytanie zadany gość jest nasz, po prostu nie będzie w stanie odpowiedzieć, będziemy mieli na niego haka i będzie posprzątany, załatwiony temat. I tak było tym razem. Nie mogli znaleźć żadnej nieprawości, ale szukali ciągle sposobu, żeby go o cokolwiek oskarżyć, i padło to pytanie: dlaczego twoi uczniowie jedzą chleb nieumytymi rękoma. Dlaczego przystępują nauki kogo? Starszych. Myśmy tak sobie ustalili i nagle pojawiłeś się ty i nie zwracasz uwagi swoim uczniom na to, co oni robią, a myśmy tak ustalili. Myśmy ustalili, i to jest święty porządek, nie wolno go naruszać. I myślę sobie, to jest bardzo podobne, mimo że to było 2000 lat temu. Faryzeusze byli 2000 lat temu, uczeni w piśmie są po dziś dzień. Mamy wielu ludzi podobnych do tych ludzi, takich jak faryzeusze i uczeni w piśmie. Ludzie, którzy stworzyli swoje nauki, głosząc je w przekonaniu, że te nauki są nieomylnym głosem Pana Boga. I tak historia 2000 lat Kościoła, gdybyście ją poczytali z każdej perspektywy, czy Kościoła katolickiego, czy Kościoła ewangelicznego, tak naprawdę pokazuje, jak bardzo często rzeczy, które nie wynikały z Bożego Słowa, były dokładane, bo ludziom się wydawało. Mało tego, ludzie bardzo często gotowi byli zabijać, nienawidzić siebie nawzajem. Nie chodziło o Boże Słowo.
Nie chodziło o jego wartości, nie chodziło o zasady, które są niezmienne, ale bardzo często konflikty rodziły się, bo chodziło o nic więcej jak jakieś formy, obrzędy, które gdzieś ktoś ustanowił, a ktoś inny po prostu ich nie przestrzegał. I przez stulecia, jak poczytacie historię, te rzeczy się powtarzają, 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 pokazują, jak straszne jest to, kiedy odstępujemy od Bożego Słowa i zastępujemy Boże Słowo naszymi wyobrażeniami Boga. Ludzie stworzyli wiele, wiele takich nauk. I kiedy Chrystus słyszy te słowa, bardzo stanowczo zadaje pytanie faryzeuszom, dlaczego to wy, bo oni przyszli z założeniem, że to on przestępuje nauki, a on mówi, ale hola hola, dlaczego to wy przestępujecie przykazania Boże dla nauki waszej? Wiecie, kiedy to czytam, to wiem jedno, Boże Słowo, tak jak ja je rozumiem, jest bardzo radykalne i niełatwo jest, macie także, niełatwo wam jest je przyjąć? Ktoś wam nacisnął odcisk. Ktoś zrobił coś naprawdę złego wobec was. Ty wiesz, że musisz przebaczyć. I czytasz właśnie fragment Bożego Słowa, który mówi, jeśli nie przebaczysz, i tobie nie będzie przebaczone. Łatwo jest to przyjąć? No, mnie nie. Mnie nie. Boże Słowo jest bardzo konkretne, ale ono mówi, ale ale masz to zrobić, bo tak jest. A więc człowiek zaczyna wymyślać 10 powodów, które mają mnie usprawiedliwić, dlaczego to słowo akurat w tym momencie nie jest uzasadnione. Że ja mam przebaczyć, ale tego rodzaju, o nie, to było czyste chamstwo, tego się nie da przebaczyć. Tu się ktoś posunął o wiele za daleko. Nie myślę, że Bogu chodziło i wymyśla tam różne rzeczy, które mają mu ułatwić tą drogę, żeby nie musiał przyjąć tego, tak jak mówi to Boże Słowo. Przykazanie było bardzo proste. Masz czcić ojca i matkę. Kiedy czytacie 10 przykazań Bożych, również tamto przykazanie jest zawarte. Będziesz czcił ojca swego i matkę swoją. Bo słowo mówi, że to było przykazanie, czy jest przykazanie, nie było. Ono również nas dotyczy, bo Paweł je powtarza i mówi, to jest przykazanie z obietnicą daną nam. Żeby przedłużyć nasze dni życia tutaj na ziemi, aby dni naszego życia były błogosławione. Kiedy nie czcimy naszego ojca, naszej matki, to tak naprawdę okradamy sami siebie z błogosławieństwa. Tak mówi Boże Słowo, ja tego nie wymyśliłem. A teraz mam pytanie, nie retoryczne. Okej, to nie jest retoryczne pytanie. Więc chciałbym, żebyście odpowiedzieli tak, jak myślicie. Jak myślicie, co znaczy dzisiaj czcić ojca i matkę? W jaki sposób, twoim zdaniem, możesz okazać cześć swojemu ojcu i matce? Słucham. Słuchajcie, bo obiad wam wystygnie, więc ja bym się sprężał. Czy okazanie miłości? A co to znaczy? W jaki sposób byś okazywał tą miłość? Być życzliwym. Okej, okay, życzliwość. Czyli co? Pomaganie. Okej, okay, co jeszcze? Co? Posłuszeństwo. No. Szacunek. Szacunek. W jaki sposób byś go wyrażał? Jak? Nie stawiać się. No nie stawiać się. Czyli nie do bicia, tak? Nie rwiemy się do bicia, okej. Okay. No. Nie kłócimy się, no. Ale nie idealizujecie trochę. No czasami się kłócimy, no. W jaki sposób? Jeszcze. Na przykład, o. Jeszcze coś wam przychodzi do głowy? Szacunek w słowach i czynach. Szacunek w słowach i czynach. Bez względu na to, jakimi są nasi rodzice. Tam nie ma, wiecie, całego boku przypisów. Jeśli masz kochających rodziców, to masz ich czcić. Ale jeśli masz wrednych rodziców, którzy tak naprawdę zniszczyli twoje życie, to nie musisz ich czcić. Nigdzie tak tam nie pisze. Ja mógłbym mieć usprawiedliwienie i powiedzieć, ale ja naprawdę miałem przerąbane i ja nie mam zamiaru czcić swojej matki. Nie znam swojego ojca. Ale ja czytam to słowo, ono mówi, masz czcić. I czytając kontekst tego słowa, wiecie, w jaki sposób tam było jedną z rzeczy, która z kontekstu tak to wynika, czczenia swoich rodziców, to była pomoc dla nich finansowa. O tym mówi Jezus. Nie było ZUS-u, KRUS-u i innych usów, które sprawiały, że kobieta czy mężczyzna na starość poszli do banku albo poszli gdzieś tam, podliczono ich lata życia, proszę, emeryturka.
To były takie czasy, to była taka kultura, w których rodzice pracowali dopóki mogli, ale później to dzieci były tymi, którzy mieli utrzymywać czy pomagać swoim rodzicom. Tak wychowywano dzieci. Tak wychowywano dzieci. Ja wam teraz coś pokażę, spróbuję to zobrazować. Dlatego potrzebowałem waszych pieniędzy. Czy to są pieniądze Pana Boga? Ale okej. Wyobraźcie sobie, że ja tutaj mam stówę, jedną. Od razu policzymy kolektę. No, blado wypadamy, no dobra. Okej, a teraz potrzebuję paru ochotników. Agnieszka i Arek, chodźcie, jesteście najbliżej. I Kamila, tak? Teraz nie, to chodź. Wyobraźcie sobie, to są rodzice. Moi. Wcześniej zaczęli. To jest Pan Bóg. Ja wiem, Pan Bóg nie jest kobietą, okej, w porządku. To jest tylko przykład, nie myślcie, chodźcie tu, żeby było widoczne. I teraz mam pieniądze, moja wypłata. Tak, moja wypłata. Z tej wypłaty, wiadomo, człowiek musi tak odłożyć, żeby żyć. Więc tam rachunki, te wszystkie rzeczy, ale w pierwszej kolejności wiemy, że jest Pan Bóg. Opcja tu jest, tak, Pan Bóg. No ale też wiemy, że słowo, tak tam było, mówiło o tym, że należy się też część rodzicom. No to trochę sporo. Ekonomia, oni byli Polakami, ekonomia, nie? Jak zrobić, żeby obejść to prawo, tak? I więcej zachować w kieszeni, więc obeszli. Więc mamo, tato, wiesz, Boży cel jest. Boży cel. Te pieniądze, to po prostu te znikają do kieszeni, a te, które powinny iść na rodziców. Pan Bóg. To jest ważne? Pan Bóg. On nie przepił ich. Nie kupił nowego samochodu, nowego domu, on dał Panu Bogu. Nieważne, że jego rodzice nie mają za co żyć, nie mają jak się utrzymać. On oddał Panu Bogu, taki duchowy człowiek. Rozumiecie ten obraz? To jest obraz, ja go tak rozumiem, kiedy czytam ten fragment, który Jezus pokazuje. Słuchajcie, ale zmieniliście Boże przykazanie. Okej, dzięki, dawaj tą stówę, no, dzięki. Wiesz, potem księgowa by mnie ścigała. Mniej więcej tak to wyglądało. Po prostu znaleźli sposób, sprytny sposób obejścia i myśleli, że Jezus o tym nie wie. A Jezus to widział. Jezus widział więcej. On widział serca ludzi. Mówi, słuchajcie, ale jak to jest? Mnie mówicie, że ja nie dbam o przestrzeganie przykazań. Tylko chodziło o ręce. No bzdura. Totalna bzdura. A tu chodzi o życie ludzi i jakoś to nie przeszkadzało. Że czasami kościoły są w stanie dopuszczać się do wojen międzykościelnych o nieumyte ręce, a tymczasem ludzie idą do piekła. To mniej więcej tak wygląda. Mniej więcej. Jesteśmy, Bóg mówi jasno o swoich przykazaniach, a człowiek ma tą tendencję, jak to obejść, żeby niby było dla Boga, a tak naprawdę nie dla Boga, bo tak naprawdę jest szkodą dla kogoś innego. To tak samo jak z dziesięcinami. Czasami dziesięcina polega na tym, że z tej dziesięciny rozdajemy jeszcze 20 innym i mówimy, że daliśmy dziesięcinę. Tak naprawdę to jest brak rozróżnienia między dziesięciną a hojnością. To jest brak rozróżnienia. I robimy tak, to no, daliśmy Panu Bogu, a Bóg mówi, halo, halo. Ale nie widzisz potrzeby tego człowieka, ale ja już dałem dziesięcinę. Przepraszam. Więcej nie ma. I ludzie lubią, albo potem poczytają w internecie różnych takich sprytnych panów, którzy tam opowiadają, o, starotestamentowe, dajcie sobie spokój, nie trzeba. Możesz czytać takie bzdury, ale ja czytam Boże Słowo i ono mówi, że ona się należy Bogu. I ono mówi, że oprócz tego mam być hojnym człowiekiem. Ludzie lubią tak obejść prawo, żeby było po mojemu. Nigdy ze szkodą dla człowieka. Nigdy człowiek nie zrobi takiego prawa, które byłoby z szkodą dla niego. Osobiście nigdy. Dlatego Jezus mówi bardzo radykalnie później o błudnicy. A nie wysłuchajcie, no, no fajny pomysł macie, ale czyżby... Nie, on mówi, jesteście zwykłymi obłudnikami. Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz. Więc odnosi się Jezus do Słowa Bożego i mówi, oni znali Izajasza, uczeni w piśmie, faryzeusze, więc nie byle kto. Izajasz do was już powiedział. Nie jest to moje zdanie. Jezus mówi, to Izajasz o was powiedział. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Ci ludzie byli przekonani, że te nauki, które głoszą,
To jest cześć, która jest należna Panu Bogu. Że oni w ten sposób oddają Bogu należną cześć. Byli tak duchowymi ludźmi, że byli gotowi Pana Boga poprawiać. Pana Boga sobie poprawili, Jego prawo poprawili, zrozumienie tego prawa poprawili, żeby oddać Bogu cześć. A co Jezus mówi? Jesteście zwykłymi obłudnikami. Nie mówi, fajni z was ludzie, dobrze robicie. Mówi, jesteście zwykłymi obłudnikami. To było mocne do tych ludzi. Mówi, Izajasz już o was powiedział, serce jest daleko. Wargami, okej, jesteście świetni w opowiadaniu, w mówieniu, co powinno być. Albo jaki jest Bóg. Ale praktyka pokazuje w waszym życiu, mówi Jezus do nich, że serce wasze jest strasznie daleko od tego. To jest niesamowite, to jest niesamowite. Wiecie, Izajasz, kiedy te słowa mówi, mówi tak, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak, że ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Mam kolejne pytania do was. Jedno. Nie będę was męczył dzisiaj. Powiedzcie mi, w jaki sposób dzisiaj, jak wam się wydaje, można wyuczyć się wyuczyć się bojaźni Bożej? Gdybyście dzisiaj, czytając ten fragment, mieli powiedzieć, do czego byście to odnieśli dzisiaj? Oczywiście mówimy o innych, także możemy o innych gadać, nie gadamy o sobie. No, jak tam patrzycie na te inne zbory i tam tacy są, no to jacy oni są, no? W jaki sposób możesz wyuczyć się bojaźni Pana? No, strzelajcie. Mówić ładne teksty. Taki teatr przed ludźmi, wyjątkowość na nabożeństwie. Głośna modlitwa. Głośna modlitwa, okej. Co? Na pokaz. Na pokaz, no ale co jeszcze, no? Można, wiesz, wnosić ręce. Nawet można grać na gitarze, tak jak ja, nie? Można śpiewać, można. Na językach można sobie. O, wszystko można. Można darów używać. Naprawdę, jak ktoś patrzy na ciebie, wow, duchowy człowiek. Mega gość. Pouczać innych. Tak, tak. Ale wiecie, idzie się wyuczyć bojaźni. W kościele idzie się wyuczyć. Kiedy wchodzisz, ja nie wiem jak było w waszym życiu, ale kiedy trafiliście do kościoła, kiedy trafiliście do zboru, ja jak trafiłem, byłem katolikiem, zaangażowanym ministrantem, więc pobożność, której byłem wyuczony, była inna niż ta, która była w kościele ewangelicznym, ale bardzo szybko się dostosowałem. Bardzo szybko idzie się dostosować. To tak jak dzieci, widzicie dzieci tu czasami, nie? One tam dansują, te maluchy. Za chwilę będą wznosić ręce, bo co? Bo będą widzieć, że my wznosimy ręce. Można się wyuczyć wielu rzeczy. Wielu ludzi jest w kościołach, nawet powiem, posunę się tak daleko, w ogóle nie nowonarodzonymi. Oni przyszli do kościoła, nawrócili się z pewnych swoich zachowań, ale nigdy się nowo nie narodzili. Nauczyli się, jak zachowywać się tak jak inni. Wyuczyli się bojaźni pańskiej. Ale ich serce jest daleko od Boga. Jezus mówi o tym. Izajasz o tym mówi. Wyuczyli się, okej, okay, Bóg chce ofiarę, damy ofiarę. Bóg mówi to, okej, okay, zrobimy. Wiecie, można robić te wszystkie rzeczy beznamiętnie, bo Bóg mówi. Mogę czytać Biblię, bo Bóg mówi, ale tak naprawdę wyuczyć się tylko tego zachowania. Czytam. Czytasz gazetę, czytasz książkę, jeden czyta Biblię, drugi co innego. Ale jeśli czytasz Biblię, a ona cię nie przemienia, to jest tylko czytanie Biblii. Dlatego podoba mi się to, co psalmista powiedział. Mówi, otwórz, inne tłumaczenie mówi, usuń wszystko to, co mi przeszkadza rozważać cudowność, widzieć cudowność twojego prawa. Nasze tłumaczenia mówią, otwórz moje oczy, bym mógł rozważać cudowność twojego zakonu. Usuń wszystko to, rozumiecie? Można wyuczyć się. Ludzie gadają, nagle przychodzi pierwszy dźwięk nabożeństwa, wszyscy. Jakby w ogóle inna atmosfera. Przeszli przez jakąś ścianę, nie wiem, szafę w Narnii i teraz już jest Królestwo Niebieskie. Można się naprawdę wyuczyć. I powiem wam, jesteśmy zdolni w uczeniu się takich rzeczy. Również my dzisiaj, 2000 lat później. Ja nie mówię, że to jest złe. Ja nie mówię, że wznoszenie rąk, śpiewanie, czytanie, że te rzeczy są złe. Ja tylko mówię, że można się wyuczyć bojaźni pańskiej. Czyli robię i zachowuję się tak, żeby nie dać po sobie poznać, że w moim życiu tak naprawdę moje serce to jest jedno wielkie bagno. Ale inni myślą, że w moim życiu wszystko jest w porządku. Można wyuczyć się bojaźni pańskiej.
I Izajasz o tym powiedział. Problem tych duchowych przywódców to było serce, które było dalekie od Boga. Oni wyznawali, oni znali Boże prawo, oni je cytowali, kiedy trzeba było kogoś ukamienować, jak złapali kobietę na cudzołóstwie, jak złapali tam innych ludzi, uczniów na nieumytych rękach. Ho, super byli przygotowani. Znali. Ale Jezus i prorocy na to patrzyli całkowicie inaczej. Ich serca nie były tak naprawdę przemienione. Kiedy serce nie jest przemienione, kiedy nie jest blisko Boga, to prowadzi nas, wiecie, do czego? Do zwykłej religii. Do zwykłej religijności. I tu nie ma znaczenia denominacja. My tak trochę się nauczyliśmy, że religia to Kościół katolicki. Kiedy się nawróciłem, tak myślałem. Ale potem z czasem zacząłem odkrywać, że bardzo szybko sam stałem się człowiekiem bardziej religijnym niż oddanym Chrystusowi. A granica jest bardzo cienka. Również w naszych kościołach jest wiele religii, religijności, która sama w sobie może być dobrą praktyką, pobożnością, ale nie przybliża nas ani o krok do żywego Pana Boga i do prawdziwego życia z Bogiem. Możemy nauczyć się mechanicznych, wyuczonych zachowań w codziennym życiu. Po prostu da się, jesteśmy tak stworzeni, że możemy się wszystkiego nauczyć. I spotkałem takich ludzi w swoim życiu, którzy znali Boże Słowo lepiej niż ja. Kiedy dyskutowałeś, to rzucali wersetami, a potem patrzyłeś na ich życie i ono w ogóle nie miało pokrycia z tym, co ci ludzie mi mówili. W ogóle nie miało pokrycia. Znali doskonale Boże Słowo. Byli wyuczeni. Ale ich życie nie szło za tym. Nie miało pokrycia to, jak żyli z tym, o czym mówili. Żyjemy w kraju, gdzie ponoć, ja nie wiem, jakie dzisiaj są statystyki, ale tak się ogólnie mówiło, 90% ludzi to ludzie wierzący. Tak naprawdę to ludzie religijni. Wierzący to jest ten, który oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Chrystus jest jego Panem, Zbawicielem, którego grzechy zostały odmyte świętą krwią Jezusa Chrystusa, który się ochrzcił, który ma moc Ducha Świętego. To jest wierzący człowiek. To jest ta wiara, o której mówi Boże Słowo. Jeśli tego nie ma, to może po prostu to jest wiara na zasadzie, no jedni wierzą, że Boga nie ma, drudzy wierzą, że On istnieje, jakiś tam jest, albo jest taki, taki, albo taki. Greckie słowo mówi o dwóch rodzajach wiary. 90% tak naprawdę ludzi religijnych. Kiedy ja byłem katolikiem, gorliwym w swojej religijności, Kościół był moją ucieczką, tak naprawdę to było miejsce, w którym uciekałem z tego mojego brudnego świata i nie znałem Boga, nie rozumiałem Boga, nie rozumiałem to, co robiłem, wyuczyłem się. Miałem 13 lat, żyłem już jak kościelny. Otwierałem, zamykałem kościół, księża mi ufali. To było całe moje życie. Siedziałem od rana, naprawdę od rana, jak tylko pierwsza msza się zaczęła, do ostatniej mszy w niedzielę, bo wtedy po prostu nie rozrabiałem, nie szedłem z innymi robić głupot. To mnie trzymało i byłem i służyłem Panu Bogu, to duże słowo. To duże słowo. Ale służyłem tak, jak to rozumiałem i tak, jak rozumiałem Boga. Nic z tych rzeczy nie rozumiem. Ale się wyuczyłem, byłem świetny. Rok liturgiczny, wiecie, to potem masz w jednym palcu, bo nic się nie zmienia. To jest wtedy, wtedy, wtedy. Wyuczyłem się religijności. Naprawdę się da. To była moja ucieczka. Ale kiedy potem odkryłem, że to nie jest coś, co przybliża mnie do Boga, że ja potrzebuję żywej relacji z Bogiem. Kiedy się nawróciłem, zobaczyłem w tym sens, widziałem zmiany, prawdziwe zmiany, które Bóg we mnie dokonał, których nikt inny nie mógłby dokonać. Ja piątek, będąc w Zabrzu, zadzwonił domofon. Tam nikt raczej nie przychodzi, więc byłem ciekawy, kto to i słyszę młodego chłopaka, który mówi, wam przeprowadzam ankietę odnośnie przemocy. Więc ja zrozumiałem, że na tym osiedlu, mówię, kurczę, ja już się nawróciłem, dalej jest przemoc. No i jak to? I tak to fajnie facet tam zabajerzył ze mną. Ja nie skojarzyłem w ogóle, że to jest świadek, który tam zaczyna temat, nie? Wiecie, no ja czasami jestem nie z tej bajki. On tam ze mną zagaja, mówię, no wypełnię tam gościowic, tam chcę. No jak już go zobaczyłem w całym gajerku i w tym wszystkim, to już wiedziałem, o co chodzi. No ale zaczęliśmy rozmawiać. Ja mówię, wiesz co, on tam oczywiście Psalm 37, że posiądą ziemię, czyli bo oni wierzą w raj na ziemi i te inne rzeczy. Ja mówię, wiesz co, ja to wszystko znam. Ja mogę z tobą się wykłócać, możemy się przekonywać na argumenty. Ja wiem jedno,
że kiedy byłem nastolatkiem, kiedy miałem 14 lat, Chrystus zmienił moje życie i dla mnie On jest Bogiem. Dla mnie On jest tym, który zmienił moje... I facet, możesz mi tu z Biblii wyciągać co chcesz, mnie to i tak nie przekona, ja jedno wiem, że Bóg żywy się mnie dotknął i mnie zmienił. Więc szkoda czasu. Szkoda czasu, żebyśmy się przekonywali. Ja wiem to, co Jezus dla mnie zrobił. Nie wiem jak. Po prostu zrobił. To jest dla mnie najważniejsze. No, rozmowa się dobrze skończyła, podziękowaliśmy sobie. Chyba był zaskoczony. Ale taka jest prawda. To żywa wiara w Boga zmieniła moje życie. Widziałem te zmiany, ta żywa relacja z Bogiem. I po latach znowu kiedyś, od czasu do czasu, kiedy robisz sobie taki rachunek sumienia, to widzisz, że coś się stało. Coś się stało z sercem. Ta gorliwość jest inna. Ta pasja do Boga jest inna. To zaangażowanie jest inne. To szukanie Boga jest inne. Ono jakby trochę wystygło. Wiesz, wszystko się zmieniło. Wtedy byłeś kawalerem, nastolatkiem. Teraz masz żonę, dzieci, rodzinę, pracę, mnóstwo obowiązków. Wiele rzeczy się zmieniło po prostu tak. Zmieniło się, bo się zmienia rzeczywistość wokół nas. Ale zmieniło się też twoje nastawienie. Zmieniło się twoje serce. I wiele razy, kiedy przychodziłem przed Boży tron i mówię, aha, ale ja już taki nie jestem. Kiedyś, kiedy jeździłem pociągiem 2 razy w tygodniu nieraz do Dąbrowy, żeby być na nabożeństwie, ja uczyłem się w pociągu. Dla mnie było najważniejsze być w społeczności. Najważniejsze. Ja byłem gotowy wykonać wszelką pracę, żeby zarobić 5 zł i mieć na bilet, żeby pojechać do kościoła. Ja dzisiaj nie rozumiem, jak ludzie mogą mówić, a dzisiaj mi się nie chce. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Ja byłem gotowy. A wiecie co, po paru latach? Po wielu latach? Ja jak jechałem tym pociągiem, to zakonnica, ksiądz, cokolwiek się przewinął, musiałem zwiastować, musiałem rozmawiać o Bogu. Dzisiaj? No, czasami. Jak już coś tam tak wyniknie i Duch Święty tak mocniej przyciśnie. Coś się w sercu dzieje. Ta pasja gdzieś wygasa, ta pierwsza miłość, coś jest już nie tak. Zauważyłem, jak wiele religijności wkradło się w moje życie. Czasami musiałem na nowo redefiniować pewne rzeczy w swoim życiu, bo się ich nauczyłem w kościele. A nagle odkrywam, że jednak Boże Słowo nie tak mówi, albo w ogóle coś na dany temat nie mówi. Tak mnie nauczono. Wiecie, czy to jest proste? To w ogóle nie jest proste. To w ogóle nie jest proste. I Kościół Ewangeliczny nie jest z tego zwolniony. Czytamy słowa, które mówi: ten lud czci mnie wargami. I zadaję sobie pytanie, czy ja jestem takim samym, takim ludem, jak ci Izraelici. Człowiekiem, który czczą Boga wargami, głośno śpiewają. O, tak mówicie, no pięknie się modlą. To nie znaczy, żeby się nie modlić, żeby tutaj, bo żeby się nie usprawiedlić, nie modlę się, bo tam ci to obłudnica, ja się nie modlę, a jestem fajny. Nie, ale rzeczywiście tak jest. Ludzie piękne, ma kwieciste. Ja znam takich klientów, którzy mieli takie modlitwy. Oni psalmami się modlili, a za 3 godziny byli w piwiarni, narąbani tak, że wiecie, ledwo przy stole siedzieli. Ale jak gość się modlił, to wiecie, 3 pastorów by tyle cuzamen nie dali rady modlitwy wymyśleć, co on zrobił. Znam takich ludzi. Jak jest ze mną? Czy ja tylko czczę Boga ustami? Wiem i mówię, ale moje serce za tym w ogóle nie podąża. Głośno krzyczę, wiecie, to tak czasami gdzieś tam w Stanach ci Amerykanie tam precz z tymi, precz z tamtymi wymieniają i tak popatrzą na ich życie. Wargi są szybkie do tego, żeby coś powiedzieć. Ale czy serce za tym podąża? Czy to jest równo współmierne? Czy jestem wierny w swoim sercu wszystkiemu temu, co mówi Boże Słowo? Nieumyte ręce były tylko odwróceniem uwagi od tego, co jest istotne, od serca. Oni się czuli niewygodnie z tym, co widzieli, z tym, co słyszeli i z tym, co ich dotykało, a dotykała ich miłość i miłosierdzie Jezusa. I to im przeszkadzało. A więc chcieli odwrócić uwagę od swoich serc do nieumytych rąk. Bóg pyta o twoje serce, a ty mówisz: dobra, ja już mam dość, tam w kościele to już takich też znałem. Mieli nieumyte ręce. A Bóg mówi: a ja nie pytam o twoje nieumyte czy ich nieumyte ręce, ja pytam o twoje serce.
Bóg nie pyta, cośmy widzieli, doświadczyli, czy nie widzieli. Ale pyta nas o nasze serce. W jakim ono jest stanie, gdzie ono jest. Dla tych uczonych te zewnętrzne oznaki były ważniejsze od tego, co jest w środku człowieka. To, co widzieli, to, co im się podobało lub nie podobało. W innym miejscu Jezus przyrównuje ich do grobów pobielanych, miejsc zewnątrz obmytych, a w środku pełnych nieprawości, pełni brudu. Oni w środku byli, śmierdzieli zgnilizną. I Jezus o tym wiedział. Ale ludzie patrzą z zewnątrz, fajni ludzie. Tak jak czasami ludzie w kościele wybierają starszych. My jesteśmy przed tym wyborem. Wiecie, jak bardzo często w kościołach wybiera się starszych? Podnoszenie ręki. No okej. Ale nie. Tak naprawdę ludzie nie poszczą, żeby Duch Święty wskazał starszych. Nie modlą się, aby ci, którzy staną się przywódcami dla nich, dla ich dzieci, dla kolejnych pokoleń, byli pełnymi Ducha Świętego ludźmi, tylko, a ten brat jest fajny, to ja na niego zagłosuję. I może jest fajny, ja nie wiem. Albo on zna dobrze Słowo Boże. No fajnie. To dobrze, jak ktoś zna Boże Słowo, powinien. A to nie jest warunek. To nie jest argument. Rozumiecie różnicę? Jezus o tym mówi bardzo wyraźnie. Liczy się to, co jest w sercu. Ważne jest to, co jest w naszym środku, nie to, co jest na zewnątrz. Bo jeśli w środku jest w porządku, to na zewnątrz będzie w porządku. Ale nigdy nie jest na odwrót. Nasze wzniesione ręce, ręce powinny być wzniesione, ponieważ serce jest przepełnione miłością Bożą. Nasze usta powinny wielbić Boga, ponieważ Bóg jest tego godzien i przemienione serca o tym świadczą. To jest kolejność. Nie na odwrót. Bóg nie oczekiwał od człowieka nigdy mechanicznego zachowania. Dlatego Jezus mówi dalej, musimy trochę przyspieszyć, ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Wiecie, gdzie jest źródło wielu naszych problemów? Psychologowie by powiedzieli wychowanie. Patologiczny dom, rodzina, złe więzi z rodzicami i po części tak jest, te rzeczy mają wpływ. Ale Bóg mówi, gdzie jest prawdziwe źródło. Prawdziwe źródło tych wszystkich naszych grzechów, problemów jest w naszych sercach. Nie jest źródło tam, że my czegoś dla Pana Boga nie zrobimy. Tylko w naszych sercach. Bo jak ja to zrobię dla Pana Boga, jak ja się będę modlił, angażował w Kościół, w służbę, ja będę zaangażowany, to Bóg będzie z taką miłością na mnie patrzył i On na pewno mnie jakoś tam przepcha do tego nieba. Nie. On mówi, że źródłem problemu są serca. Że z serca pochodzą złe myśli. Kiedy myślisz źle o innych ludziach, to nie otoczenie, nie. To serce. Coś się stało z sercem. Coś tam gdzieś, jakiś korzeń gorzkości zaczął rosnąć w górze. Coś się wydarzyło. Kiedy myślisz o zabójstwach, nie myślę, tak, ale ktokolwiek by rzekł bratu swemu, głupi, Jezus mówi. On nie mówi, nie musisz zabić fizycznie. Czasami tak komuś dowalimy, że nie musimy go zabijać fizycznie. Jego życie będzie zrujnowane tym, co usłyszy. Język, Jakub mówi, to jest narzędzie, które może sprawić, że cały las zapłonie. Ono zabija. Nie musisz nikogo fizycznie zabić. Cudzołóstwo. Myślicie, że to tak spontanicznie wszystko się dzieje? Nie. Tam się w sercu coś dzieje. Odchodzisz krok po kroku od Boga. Teraz byliśmy na konferencji, mogliśmy słyszeć wiele fajnych rzeczy o tym, jak właśnie krok po kroku. To się nigdy nie dzieje teraz, w tej chwili i już. To jest krok po kroku, dawanie diabłu miejsca w naszym życiu. Pozwolenie na sianie konkolu. I nagle przychodzi kobieta lub mężczyzna do twojego życia, atrakcyjniejszy od twojej żony czy twojego męża. Nagle ktoś to cię słucha. Nagle po prostu niebo staje otworem. I nie wiesz, kiedy dopuszczasz się cudzołóstwa czy innych grzechów seksualnych. To się nie wzięło dzisiaj. Po prostu coś się zaczęło dziać w twoim sercu już jakiś czas temu. Nie mów, bo tak jakoś, no, ja się z tym zmagam, no rodzina, ja wiem, jak to jest, ja się z wieloma rzeczami muszę zmagać. Nie jestem teoretykiem. Wiem, co to znaczy zmagać się w wielu sferach seksualnych i nie tylko.
Wiem, że wiele rzeczy ma wpływ z przeszłości, ale również wiem, że krzyż jest granicą dla mojej przeszłości. A reszta to kwestia wyboru. Reszta to kwestia wyboru. I mówi dalej. Rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa. Dla mnie plotkowanie to jest czyste fałszywe świadectwo. Kiedy zasłuchane informacje, nie do końca prawdziwe, albo już w twoich ustach to już trzecia wersja, tak z pieśniami w kościele, nie? Jest jedna pieśń, a 10 000 wersji. I gdzie nie pójdziesz do zboru, ta sama pieśń będzie i inaczej, ale jest inaczej. Ale jest po naszemu. Tak samo tu. A ten jest taki, ten jest siaki. Składasz fałszywe świadectwo. Pytałeś? Byłeś? Napomniałeś? Rozmawiałeś? Czy ktoś ci tylko powiedział, że ten jest taki? Bluźnierstwa. Widzisz, skąd to się bierze? Z serca. Nie szukaj innego źródła. Nie szukaj tego źródła w innych. W twoim sercu te rzeczy się rodzą i o tym mówi Jezus. Nie wiem, nie myślę, że chodzi o fizyczne serce. Bo jesteśmy tak przekonani my dzisiaj, tak, że żyjemy dzięki sercu i dzięki mózgowi. W Biblii tak to jest, serce jest odpowiedzialne było za myśli. To, co kiedyś, co dzisiaj przypisuje się naszemu mózgowi, kiedyś przypisywało się sercu. W Biblii serce było odpowiedzialne za myśli. Czytamy w Psalmie 77. Rozważam w nocy w sercu, rozmyślam i duch mój docieka. Kiedy byliśmy na konferencji w piątek, to było niesamowite, jak ten człowiek po prostu mając Boże Słowo jechał, wiecie, fragment po fragmencie i wykazywał, jak powinno wyglądać nasze święte życie w czystości przed Bogiem. Naprawdę nic szczególnego, żaden show, po prostu Słowo Boże i nauczanie. I on powiedział niesamowitą rzecz. Że jedną z narzędzi walki z naszymi pokusami, myślami jest rozważanie Słowa Bożego. Tak? Mamy się przemieniać nieustannie. Nasze myśli mają być ulegać przemianie nieustannie. Jak? Magazynujemy informacje, nasze dzieciaki magazynują informacje z internetu, seriali, głupkowatych filmów dla młodzieży i oni są przekonani później, że to jest prawdą. Bardzo często nasze życie jest podobne. Nie, kto z was tak naprawdę, szczerze, ja również powiem, że nie. Siedzę wieczorem i rozważam w swoim sercu Boże Słowo. To, co dzisiaj przeczytałem, może jeden wiersz. Ale wiecie, tak, mielisz go. Boże, co to znaczy? Ja teraz mam taki fragment, który już tydzień za mną chodzi, historię i mielę go. Bo chcę zrozumieć, chcę pojąć, wiem, że Bóg coś ma. Rozmyślam i duch mój docieka. Wiecie, dla mężczyzn to jest tak, jak kupi sobie gadżet, tak, to on będzie robił wszystko, żeby jak najszybciej go opanować. Wszelkie informacje, co on może, nie może i potem przychodzi z drugim i mówi, jak ja mam telefon, zobacz. A on mówi, a patrz jak umie, nie? Tu jeszcze docieka. Nie? Jak samochód się zepsuje, to wiecie, żona może być w szpitalu, ale samochód się popsuł. Nie? On będzie dociekał, czemu tak, tak, a jak kupi tą część. A Boże Słowo jest o wiele bardziej wartościowsze. I psalmista mówi, dociekaj, niech duch twój docieka. Co Bóg miał na myśli to mówiąc? Co Bóg chce tobie powiedzieć przez ten fragment, który właśnie czytasz? Czy przeczytałeś? Nie czytaj Biblii na zasadzie dwa fragmenciki do roboty, cały dzień tralalala i wieczorem, Panie Boże, dziękuję Ci za ten dzień. Nie, to nie jest rozważanie Bożego Słowa. Nie wiem, każdy ma inną pracę, ale może masz taką pracę, w której możesz jednak rozmyślać nad Bożym Słowem. Mieć chwilę, by się zatrzymać i Panie, co masz do powiedzenia? Bo tu chodzi o Twoje serce, chodzi o Twoje życie. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy, bacz, abyś nie zapominał Pana Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa, ustawy, które Ci dziś nadaje, aby gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdy będziesz mieszkał i gdy Twoje bydło, trzody rozmnożą się, gdy będziesz posiadał wiele srebra, złota i wszystko będziesz miał, wszystkiego będziesz miał wiele, serce Twoje nie stało się jakie? Wyniosłe oraz byś co? To czytajcie. Nie zapomniał Pana Boga Twego, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Wiecie, z sercem jest taki problem. Bardzo szybko
zapomina. Bardzo szybko. Kiedy człowiek nic nie ma, przychodzi do Boga, jest podekscytowany Bogiem. Widzi Jego cuda na każdym kroku. On rozwiązuje wszystkie Jego problemy, bo nikt inny nie jest w stanie. Ale kiedy pomału stajesz na nogi, kiedy zaczyna ci się układać, dzisiaj bydła nie mamy i wielu tych rzeczy, a to mogą być różne inne rzeczy. To mogą być twoje spłacone długi, które poprzez grzech kiedyś tam się zrobiły, ale dzisiaj jesteś wolnym człowiekiem. Masz je spłacone, masz uregulowane. Może masz dom, o którym zawsze marzyłeś i to jest twoje miejsce, które było marzeniem twojego życia. Bóg ci pobłogosławił. Masz to dzięki Bożej łasce. Wiele rzeczy, to może być rodzina. Zawsze marzyłeś, żeby mieć fajną rodzinę, dobrą żonę, dobrego męża, nie wiem, dwoje dzieci, czworo też. Tak? I masz. Nagle zaczynasz zapominać o dobrodziejstwach Boga. Myślisz sobie, jestem dużo starszy, po prostu na wszystkie rzeczy już patrzę nieco inaczej. A ci młodzi, oni już tak Boga przeżywają, bo są młodzi. Ale jak oni będą już mieli takie doświadczenie, taki staż jak ja, to zrozumieją, że nie wszystko trzeba traktować strasznie poważnie, jeśli chodzi o Pana Boga. Żebyś nie zapomniał. Ja ci pobłogosławię. Bóg chce błogosławić swoim dzieciom. Ale ich również ostrzega. Ale pamiętaj, aby twoje serce nie stało się wyniosłe. Abyś nie zaczął mówić, to moje ręce, to są moje pieniądze. I czasami ludzie niewiele mają, ja znam takich ludzi. W kościele, w którym byłem, większość ludzi najbardziej hojnych i wiernych w dziesięcinach to były wdowy i ludzie, którzy mieli ubogie renty lub emerytury. Ci, którzy mieli, nie dbali o dziesięcinę. Nie dbali o dziesięcinę. Nie miało to dla nich żadnego znaczenia. Ale również widziałem, jak czasami ludzie, którzy niewiele mieli, potem mają. I nagle pieniądz zaczyna mieć wartość. I już trudniej go dać. Ja również jestem takim człowiekiem. Było mi, i łapię się, i łapałem się bardzo często na tym, że trudniej mi było dać. Bo miałem więcej. A to oznaczało, że muszę dać więcej. A to oznaczało, że więcej Bóg ode mnie oczekuje. Nie zapomnij tego, jaki jest Bóg dla ciebie. Nie sprawiaj i nie dopuść, aby twoje serce stało się wyniosłe. Że ty teraz sam sobie poradzisz. Że ty wszystkie rozumy pozjadałeś i Pana Boga znasz najlepiej na świecie i ty wiesz, co jest dobre, a co nie. A wszyscy inni dookoła po prostu się mylą i kiedyś dojdą do takiego poznania. Nie pozwól, aby twoje serce stało się wyniosłe. Mało tego, Boże Słowo mówi, że strzeżcie się, aby wasze serca nie dało się zwieść i abyście nie odstąpili i nie służyli Bogom innym, nie oddawali im pokłonu. Czyli serce jest tym, co można zwieść. Dzisiaj jest, okej, fajnie, słonko świeci, Pan Bóg działa, ale wiecie, że serce można zwieść? Że można odciągnąć od żywego Boga do podróby Boga? Odwrócić od Boga żywego do Boga niemego? Nie będziesz walił pokłonów jakimś bożkom, ale ty je sobie stworzysz nawet wirtualnie w swoim życiu. Bardzo łatwo można zwieść serce. Coś, co wydaje się dobre, albo mówi, a Pan Bóg pewnie by tu nie miał nic przeciwko. Nie pytamy Pana Boga, czy ma, ale pewnie by nie miał. Brzmi Bożo. Przynajmniej ludzie dzwonią do mnie, mają fajne pomysły. Ja mówię, ale ja potrzebuję czasu się... Ale po co się tu modlić? Przecież to jest ewangelizacja. Ale ja nie uznaję, że wszystkie formy ewangelizacji są Boże. Moim zdaniem nie. Jeśli chcę w tym uczestniczyć, to chcę być pewny, że ja się pod tym podpiszę. Że ja tym Bogu nie przyniosę zgorszenia. Bo dzisiaj naprawdę formy ewangelizacji, po których ludzie sięgają, czasami są mocno ekstremalne. Ja w ogóle tego nie rozumiem. I moim zdaniem nie wszystkie pomosty, które uczy się nas, aby budować pomiędzy niewierzącymi, są mądrymi pomostami. Może się mylę. Pan Bóg mnie osądzi. Ale jeśli pytacie mnie o moje zdanie, to wiem jedno. Serce może być bardzo łatwo zwiedzione. Od służby Bogu do mojej służby, tak? Pastorzy mają taki problem. Zaczynają, widzą, Pan Bóg ich błogosławi. Fajnie, chwała Bogu, wszystko dla Boga. Panie Boże, ale jak mu kościół już urośnie, jak już wiecie, sala jest wielka, kupa ludzi, no potem pytam, jak ty to zrobiłeś? No, miałem parę pomysłów, tutaj mój plan, tutaj mój projekt. Chłopie, nic byś nie zrobił, jakby nie Bóg. Cokolwiek robisz dla Boga, nic byś nie zrobił, gdyby nie On. Jesteś narzędziem w ręku Pana Boga. Nie jesteś stwórcą.
A jeśli przyjmujesz rolę stwórcy, to możesz dostać po grzbiecie. To może się źle skończyć. Serce może być łatwo zwiedzione. Ja się muszę pilnować, ja się pilnuję. A kiedykolwiek to zobaczycie, macie prawo mnie napomnieć. Bo nie chcę tak. I wiem, że dzisiaj mi łatwo mówić, a za 10 lat mogę być w innym miejscu, gdzie będzie dwo. Ale dopóki jestem tego świadomy i mam paru ludzi wokół siebie, którzy wiem i przyjdą, że dadzą mi w papę, jeśli będzie trzeba, żebym tylko się upamiętał i zrozumiał, że odchodzę od Bożego pionu, ja się cieszę, że mam takich ludzi. Bardzo łatwo jest zwieść serce. Twoja kariera. Wiesz, jak ja zarobię, jak już ten dom spłacę, ten samochód, to ja wtedy tak Ci będę służył, Boże. Ja w kościele jak się zaangażuję. Wiesz, to ten samochód będzie stary. Będziesz musiał kupić nowy. A ten nowy dom będzie wymagał remontów. Więc dalej będziesz musiał robić. To tak działa. Nie bądź naiwny. Serce może być łatwo zwiedzione. Panie, ja teraz na chwilę przestanę Ci służyć. Dorobimy się raz, dwa, trzy. Potem reszta jest dla Ciebie. Nie, to jest nieprawda. Nic nie będzie dla Boga, bo Twoje zaangażowanie jest decyzją serca dzisiaj, nie jutro. Jutro może być za późno. Stan serca może być zmienny. Bóg chce oczyszczać nasze serca, chce, aby były one Mu poddane. Ja dzisiaj wiem, że trochę przeciągam, ale musicie dać radę. Tu chodzi o nasze serca dzisiaj. Czasami operacja trwa chwilę, a czasami trwa długo. W pierwszej Księdze Królewskiej czytamy: daj przeto Twemu słudze, to Salomon tak się modli, serce rozumne, abym umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem, inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten Twój ogromny lud? To jest jedna z najpiękniejszych modlitw. On nie prosił o srebro, Bóg mówi, nie prosiłeś o srebro, złoto, o królestwo, nie wiadomo co, ale prosiłeś o najważniejszą rzecz, o mądrość. I fajny facet, czy modli się, Boże, daj mi rozumne serce, mądre serce, bo ono jest źródłem. Jeśli serce jest mądre, to będą mądre decyzje, to będzie mądre przywództwo, to będzie mądra miłość, mądra łaska. I Salomon wiedział, że lud, któremu będzie przewodził, to nie jest prosta sprawa. To nie szkółka niedzielna grzecznych dzieciaków, tylko to jest potężny lud. On prosi Boga, Bóg mu daje. Ale wiecie, co się dzieje dalej? On w którymś momencie po prostu odszedł od Bożego Słowa. Bóg mówił, nie bierz żony z obcych plemion. Salomon mówi, tam jedna, dwie. Panuje nad wszystkim. Bóg mówi, nie bierz koni z Egiptu. Tam parę koników, nic się nie stanie, ani wozów. Nic strasznego. Przeto uczynię zgodnie z Twoim życzeniem. Oto daję Ci serce mądre, rozumne, a takiego jak Ty jeszcze nie było przed Tobą i takiego jak Ty również po Tobie nie będzie. Fajna obietnica. Bóg mówi, okej, masz. Wysłuchałem Twojej modlitwy. I teraz to się dzieje. Gdy zaś Salomon się zestarzał, nie wiem ile to trwało, sporo lat, jego żony, co zrobiły? Odwróciły jego serce do innych bogów. Kobiety mają wpływ, panowie. Wiecie, że tak jest. Mają ogromny wpływ. Dlatego nie wiąż się z niewiernymi, jak mówi Boże Słowo. To działa również w drugą stronę. Mężczyźni też mają wpływ. Ale tu Bóg wiedział, że kobiety będą w stanie odciągnąć mężczyzn od Boga, Izraelitów od Boga. Dlatego od początku mówił, nie wiążcie się z innymi ludami. Także jego serce, co stało się? Z tego pełnego szczerego serca, Boże, daj mi mądrość. Jego serce stało się nagle nieszczere. On już nie wołał, Boże, daj mi mądrość. On już był na tyle mądry, że sobie życie poukładał. Miał kobiety, takie jak chciał, kiedy chciał. Miał wszystko to, czego sobie zapragnął. Nie było szczere wobec Pana Boga jego serce, jak serce Dawida, jego ojca. Dawid miał swoje upadki, ale Dawid się z nich upamiętał. Salomon nie. Salomon nie. Jego serce przestało być szczere. Zaczął patrzeć z innej perspektywy. Coś się wydarzyło w jego życiu. Człowiek może odwrócić swoje serce od Boga. Tam czytaliśmy, że Bóg dwukrotnie objawił się Salomonowi. Wiecie, co to jest? Bóg z nim rozmawiał. Blisko. Słyszalnie. Wyraźnie. Bóg, sam Bóg. Ilu z Was by dało, żeby dzisiaj Bóg tu na tym miejscu nam się objawił? Powiedział Andrzeju, Kamilo i tam. Hua! Byśmy poruszeni z tego miejsca wyszli, przemienieni. Jemu dwa razy Bóg się objawił. Odpowiedział na jego modlitwy. Można by powiedzieć, no nie można tego zawalić. Można.
którymś momencie jego serce zaczęło być po prostu nieszczere. Pamiętacie Asę? Asa, dopóki chodził za Bogiem i był mu wierny, wszystko było w porządku. Jak zaczął kombinować, stracił wszystko. Dawid, dopóki trzymał się Boga, było w porządku, ale jak za którymś razem nie wyruszył na wojnę i kobitkę sobie zobaczył i pomyślał, wow, moja szansa na prawdziwe życie, już tyle dla Boga zrobiłem. On nie myślał, to fajne, bo to było powiedziane na konferencji, nie myślał wtedy psalmem 23, Pan jest pasterzem moim, sobie pomyślał, moja porządliwość jest ważniejsza. Fajna kobieta. Nieważne, że musiał zabić człowieka. Nieważne, że zrujnował małżeństwo. Widzicie, kiedy coś się dzieje z sercem, to pojawia się problem. Dawid powinien być na wojnie. Wylegiwał się w swoim pałacu. Bardzo często powinniśmy być na wojnie. Bardzo często powinniśmy być na naszych kolanach, w postach modlitwy. Bardzo często powinniśmy być tam, gdzie niewierzący nie słyszą Ewangelii. Ale wylegujemy się i czekamy, aż grzech zniszczy nasze życie. Aż odciągnie nasze serca od żywej pasji dla Boga. W Księdze Psalmów czytamy... A przepraszam, tu jeszcze było. To też Pan rozgniewał się na Salomona za to, że odwrócił serce swoje od Pana Boga Izraelskiego, który mu się dwukrotnie okazał. A w Psalmie 17:3 czytamy: doświadczyłeś serce moje, nawiedziłeś nocą, wypróbowałeś mnie, nic nie znajdując. Złe zamysły nie przekroczą ust moich. Dzisiaj, kiedy jesteśmy tutaj na tym miejscu, za chwilę będziemy sięgać po chleb, po kielich, wspominać to, co Jezus dla nas zrobił. Co by się stało, gdybyś zapytał Boga, gdyby Bóg dzisiaj doświadczył twoje serce, nawiedził je, wypróbował, sprawdził, co w nim jest, jakie są twoje myśli, motywacje, czy jest tam cudzołóstwo, może zabijanie, albo jakikolwiek inny grzech, który trzymasz, ukrywasz skrzętnie, pielęgnujesz mniej lub bardziej świadomie. Czy mógłbyś powiedzieć tak jak psalmista: wypróbowałeś mnie, nic nie znajdując? Złe zamysły nie przekroczą ust moich? Czy moglibyśmy to powiedzieć? Czy to jest idealizowanie? Nie wiem, tak mówi Boże Słowo. Dalej jest napisane: zbadaj mnie. Kiedy ostatni raz klęczałeś przed Bogiem, a może zanim sięgnąłeś po chleb, po kielich, czy godnie, czy niegodnie będziesz właśnie to robił? Mówisz: Boże, zbadaj mnie, doświadcz, poddaj próbie mojej nerki i serce moje. Zbadaj mnie. Bo może było coś, co nawet nie zwróciłem uwagi, że kogoś mocno zraniłem. Może oglądałem coś, czego w ogóle nie powinienem oglądać. No nie, się zdarzają takie rzeczy. Zastanawiam się, gdzie sięga szczyt mojej głupoty. Boże, zbadaj mnie, jak jest. W przypowieściach Salomona jest napisane: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Słuchajcie, można nie mieć ręki, można nie mieć nogi. Są organy w naszym wnętrzu, bez których możemy żyć. Ale bez serca? Czy strzeżesz swojego serca? Ja już mówiłem tutaj wcześniej, to jest na przykład rozważenie Bożego Słowa. Dniem i nocą. Bo ono strzeże cię. Boże Słowo mówi, że całe Pismo jest przez Boga natchnione, pożyteczne do nauki, do korekty, do korygowania, do wykrywania błędów, do poprawy. Ono jest w stanie cię ustrzec. Ono jest lampą pochodnią, która pomoże ci iść, stawiać właściwy krok, aby twoje serce nie zostało zwiedzione. Czy strzeżesz swojego serca? Kiedy się modlisz, czy mówisz: Panie, spraw, aby nic, co nieczyste, nie miało miejsca w moim sercu. Czy dzielisz się swoją wiarą z innymi wierzącymi ludźmi? Czy inni ludzie modlą się o ciebie? Być może nie masz nikogo w swoim życiu, kogo kiedykolwiek poprosiłeś: facet, po prostu pomódl się o mnie. Jak w tym tygodniu będziesz modlił się do twojego żywego Boga: pomódl się o mnie, bo potrzebuję tego, aby moje serce było szczere przed Bogiem. Czy masz ludzi, którzy modlą się o ciebie? Tak możemy chronić nasze serca czujniej niż wszystkiego innego. Kiedy człowiek ma zawał, kiedy jakieś choroby serca się dzieją, nikt tego nie bagatelizuje. Wszyscy reagują bardzo szybko, bo wiedzą, że jeśli tu się coś stanie, to koniec. Czujniej niż wszystkiego innego. Wszystko inne, różne są niebezpieczeństwa, ale twoje serce jest mocno narażone na pociski, na działanie diabła. Jeremiasz mówi tak:
Podstępne jest serce. Bardziej niż wszystko inne, zepsute, kto może je poznać? Powiem wam kto. Poznać je może Bóg. Ten, który bada wszystko. Duch Święty, o którym Boże Słowo mówi, że to jest ten, który bada nawet głębokości Boże. Ale to jest ta chwila, kiedy ty musisz przyjść do Boga, uklęknąć i powiedzieć: Panie, badaj mnie. Z twojego serca jest tryska źródło życia. Dlaczego nie mamy radości? Czasami wyglądamy jak po prostu, jakby ten Jezus to po prostu nieustanny zakład pogrzebowy, życie z Jezusem. Nie ma pokoju. Problem goni problem. Zmartwienie goni zmartwienie. Przypuszczam, że coś się dzieje w twoim sercu. A ja, Boże Słowo mówi, pilniej niż wszystkiego innego, bo ono jest podstępne, zwodnicze. Nie wiesz kiedy i może się to źle skończyć. Tylko Bóg jest w stanie je poznać. Pamiętacie Ananiasza i Safirę? Oni zostali zwiedzeni gdzieś tam w swoim sercu. I to było w kościele, no gdzieś tam w domu, tak, zgromadzenie ludzi wierzących. Przynieśli pieniądze, ale byli strasznie w sercu nieszczerymi ludźmi. Gdzie coś stało? Z tego nabożeństwa wyprowadzono ich nogami do przodu. Po prostu. Myślę sobie, ile by takich tutaj nóg do przodu wyszło, gdyby nie Boża łaska. Mamy Bożą łaskę, ale nie deptajmy jej. Nie lekceważmy jej. Dzisiaj ona jest, ale jutro może się skończyć. Boża cierpliwość ma granice. To nie jest tak, że możemy i jakoś to będzie. Nie. Bóg mówi, co musi być, żeby było spełnione. Jak powinno wyglądać nasze życie. I chodzi o twoje serce, o moje serce. Jakie ono jest. Dzisiaj, kiedy będziemy, zanim będziemy sięgać po chleb, po kielich, ja chciałbym, żebyśmy się pomodlili pewną modlitwą. Nie moją, nie wymyśliłem. Nie jestem tak zdolny. Ale Dawid ją napisał. Dawid napisał Psalm 51. Psalm, który jest wylaniem jego serca po wielkim upadku. Psalm, myślę, który ja bardzo często się modlę, kiedy naprawdę narozrabiam w swoim życiu. Klękam i modlę się tym psalmem, bo pod każdym wierszem mogę się podpisać. Ja chciałbym dzisiaj, zanim Adam będzie grał pieśni, zanim będziemy modlić się, sięgać po chleb, po kielich, abyśmy wspólnie mogli przeczytać, albo nie, pomodlić się tym psalmem. Po prostu razem, tutaj tak jak jesteśmy. Modlimy się, Ojcze nasz, no i tyle, wspólnie. A dzisiaj kolejna modlitwa, tak? Modlitwa Dawida. Ja nie wiem, gdzie jesteś w swoim życiu. Może twoje serce jest w porządku, to dobrze. Strzeż je, strzeż je. Chwała Bogu i strzeż. Ale jeśli jest coś w twoim sercu, co musisz załatwić, nieprzebaczenie, które się ciągnie i ciągnie, które cię niszczy. Grzechy seksualne i nie tylko, które cię niszczą. Możesz coś z tym dzisiaj zrobić. Możesz. Inaczej Bóg jest kłamcą. A On nie jest kłamcą. Nie ma w Nim ani momentu, ani żadnej chwili, w której następuje jakiekolwiek zaciemnienie. On jest światłością. Tam nie ma nic ciemnego. Jeśli mówi, że daje wolność, wiecie, co to oznacza? Że daje wolność. I nic innego. Jeśli mówi, że krew Jezusa odmywa cię z wszelkiego grzechu, wiecie, co to znaczy? To znaczy, że z wszelkiego grzechu. Więc nie wymyślaj, że ty masz gorsze. Z wszelkiego. Jeśli jest gotowy cię podnieść z każdego upadku, wiecie, co to znaczy? Z każdego. Powstańmy. Spróbujemy razem. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej, zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich,
abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele, niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Adam, proszę Cię.